Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dziś skupimy się na narzędziach do pracy każdej stylistki paznokci. Są to narzędzia bardzo ważne dla każdej stylistki paznokci. Mamy tutaj jeden rodzaj pędzelków. Jak widzicie, ja właśnie wybieram do zdobień taki rodzaj. Bardzo cieniutki włos, bardzo króciutki. I są to pędzelki z różnych firm, moich ulubionych. Mamy tutaj Nail Over 0, Nail Over Teacher, tutaj mamy Passione Unghie Liner, dwa pędzelki z firmy Maestro, które też bardzo polecam i jedna zwyczajna sonda. Na rynku znajdziemy przeróżne rodzaje pędzelków o różnej grubości, o różnej długości i to już od nas zależy, jaki pędzelek sobie wybierzemy. Ja dziś chcę Wam pokazać pędzelki, których ja używam. Takiego rodzaju pędzelków używam do rysowania małych detali, bardzo dokładnych linii i przeróżnych zdobień. Tu już musimy się dać powieść naszej fantazji. Pamiętajcie, że kiedy zakupujecie nowe pędzelki, to koniecznie musicie je najpierw umyć. Wystarczy do tego cleaner. A teraz, jeśli jesteście ciekawi, jak wykonać takie zdobienie, to zapraszam do oglądania. Paznokcie są dość długie, dlatego nałożyłam sobie na nie bazę hard z firmy Provocateur i kolor 13 Coffee Time. Teraz zabieramy się za zdobienie. Na paznokciu serdecznym narysujemy sobie ozdobę i będę starała się właśnie przetestować wszystkie te pędzelki, które mam w moim piórniczku właśnie do zdobień. Nie ukrywam, że moim ulubionym pędzelkiem, po który sięgam chyba najczęściej, jest właśnie pędzelek z firmy Nail Over i tu już mi się zmazał nawet napis, bo naprawdę bardzo, bardzo często go używam. I tu niestety, jak możecie zresztą zauważyć, już te włoski mi się troszeczkę tutaj rozdwoiły. Niestety przy tak częstym używaniu to włosie czasem może ucierpieć. Kilka dni temu dostałam paczuszkę z firmy Maestro i doszły do mnie właśnie te przepiękne pędzelki, które już bardzo, bardzo mi się podobają. I są to dwa różne pędzelki, różnią się one tylko długością albo gęstością włosia. I już tutaj widzę, że ten pędzelek jest odrobinę dłuższy, a ten odrobinę gęstszy. Bardzo podoba mi się już to rozwiązanie do takich bardzo precyzyjnych zdobień i bardzo cieniutkich. Zaraz zobaczymy właśnie oba te pędzelki w akcji. Bardzo lubię też pędzelek firmy Nail Over 0 i jest to już pędzelek, jak możecie zauważyć, dość długi. Tutaj dla porównania pędzelek z firmy Maestro. Ten z Maestro jest odrobinę krótszy i bardziej zbity, ale to też dlatego, że jest zupełnie nowy. Kolejnym pędzelkiem, jakiego używam, jest pędzelek Passione Unghie Liner. I tu to włosie jest najgrubsze z wszystkich innych. Jak możecie zresztą zauważyć, to jest Nail Over, a to jest Passione Unghie. Pędzelek z Passione Unghie jest najdłuższy i najgrubszy. Lubię takie błyszczące gadżety, takie błyszczące pędzelki i doceniają je również moje klientki, bo kiedy w ręce mam taki pięknie błyszczący pędzelek, kiedy zdobię im paznokcie, właśnie patrzeć na takie pięknie błyszczące pędzle. Ostatnia to jest sonda, której też bardzo często używam właśnie do zdobień. Sonda ma dwa różne zakończenia. Tu widzicie, ta kropeczka jest bardzo, bardzo cieniutka, a tu odrobinę grubsza. Możecie kupić sobie dwie sondy. Ja lubię takie rozwiązanie, że w jednej mam dwie różne końcówki. Tu jest ta grubsza, a tu jest ta dużo cieńsza. Nakładam sobie teraz odrobinę mojego czarnego koloru. Jest to odcień 64 z firmy Provocateur. Bardzo ułatwia mi zdobienie fakt, że on jest bardzo gęsty i po prostu nie będzie mi spływał. Jako pierwszy weźmiemy pędzelek z Passione Unghie. Pamiętajcie, że nowe pędzelki są zakonserwowane i zanim ich użyjemy, musimy je przemyć dobrze cleanerem. Pędzelek pięknie prezentuje się w rączce, zobaczcie, jak się mieni i już ta praca jest dużo bardziej przyjemna. Maczam pędzelek w moim czarnym kolorze, naprawdę niewielką ilość.
Kiedy chcę, by linie były troszeczkę grubsze, przyciskam bardziej pędzelek do paznokcia i później odsuwam tylko przy końcówce. Następnie sięgamy po troszeczkę cieńszy pędzelek i jest to Maestro 7010 w rozmiarze 4 i rozbudowujemy naszą kompozycję. Po prostu nasze listki chcemy tak wyciągnąć odrobinę ku zewnątrz. Następnie zmieniamy pędzelek i tym razem jest to Nail Lover 0, dużo cieńszy i krótszy pędzelek. I tutaj będziemy starali się narysować linię tym pędzelkiem, bo on pozwoli mi być bardzo, bardzo precyzyjną. Zobaczcie, jak pięknie się nim rysuje. I by dopełnić mój rysunek, tutaj dorysuję sobie jakieś malutkie elementy. Możemy też sobie pomóc sondą i zamoczyć na przykład tą cieńszą końcówkę w kolorze i narysować kilka kropeczek. Zrobię je niegotowe. Różne długości i grubości pędzelków pozwoliły mi właśnie na wykonanie takiego prostego, bardzo efektownego według mnie zdobienia. Według mnie bardzo ładnie też wygląda połączenie właśnie matu z błyskiem, ale to już oczywiście kwestia gustu. Pamiętajcie, by po każdym użyciu pędzelków dobrze je umyć i wystarczy do tego cleaner. Spryskujemy nasz wacik bezpyłowy i usuwamy nadmiar koloru, który pozostał na pędzelku. Jeśli tego nie zrobimy, możemy ryzykować właśnie, że nasz włos się odkształci albo że po prostu kolor nam zaschnie na naszym pędzelku. Robimy to bardzo delikatnie, by włos się nie odkształcił.